Wiecie co, mamy kapitalny czas, kończą się wakacje, ale za to kolory i światło jest coraz lepsze, dlatego że nie jest już tak gorąco, a słońce jest trochę niżej. Dzisiaj polatamy pod tym akcentem, czyli będzie żółto głównie. To jest Nawłoć i mam jej tutaj może nie całe hektary, ale jest naprawdę dużo, może z hektar. Polatam na zgulem pięciocalowym, bezpośrednio nad nią zrobimy trochę drobnych akrobacji, ale myślę, że to będzie bardzo fajna sesja, taka przed zachodem słońca, która powinna Was też zmotywować do własnych lotów, do podjęcia swoich lotów, do regularnego latania. Opowiem Wam trochę, jak ja latam, jaką mam konfigurację drona i o ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce. Będziemy latali na Nazgulem. On ma VTX, to jest DJI Air Unit, kamera pokładowa, tutaj to jest GoPro Hero 12 z filtrem Freewella ND8 dzisiaj używam. Taka konfiguracja. Akumulatory 4S, 1400 mAh od Tattoo. Radio, które używamy, to jest Tango 2, Google DJI FPV V2. To jest cała moja konfiguracja, którą posługuję się właściwie od zawsze. Nagrywam tego vloga sonówką, to jest Sony ZV-E10 na statywie Manfrotto 0.55. Mam jeszcze mikrofon Rode Video Micro i obiektyw kitowy, dlatego że 16 mm Sigma niestety spadł i się rozbił. Takie są dylematy youtuberów. Tak to wygląda. Słuchajcie, ruszamy, jest fajne światło. Myślę, że resztę powiemy sobie już w trakcie naszego lotu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Lecimy. Let's go. GoPro już nagrywa. Tutaj też mamy nagrywanie w sonówce. Możemy startować. Ktoś tam jedzie z kosą w okolicy, ale mam nadzieję, że nie dostanę tą kosą. Zaraz się zobaczymy. Jak mówiłem, jest dość żółto. Wygląda to kozacko. Najpierw obejrzymy kosyniera. Jest trochę jeszcze kawałek ode mnie, także spokojnie. Wrócimy sobie. Dzisiaj troszkę wieje, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Jest naprawdę żółto-zielono. Pięknie to wygląda. Taki świat jesienny. Mocno dynamicznie się zmienia ekspozycja ze względu na to, że już światło jest, słońce dosyć nisko. Lecimy sobie tu. Wieje, muszę uważać troszkę. Szczególnie na te wyższe drzewa, żebyśmy nie szukali drona. Ale super, wygląda to ekstra i o to chodzi. Polatamy sobie. Otrzymałem to uderzenie. Uciekałem, ale wiatr mnie na to drzewko tutaj skierował, czy ściągnął, pomimo że czułem, że mogę wlecieć. No dobra, zobaczmy, jak my stoimy z akrobacjami. Akumulator mam lekki, ale kamera jest nadal ciężka, nie? GoPro jest w wersji pełnej tutaj. Wygląda to ogólnie fajnie. Rewelacyjnie się lata dzisiaj. I muszę powiedzieć, że jest świetnie. Mam jeszcze 14.6. Leci się elegancko. Spróbujemy polecieć trochę wyżej. Zmienimy sobie kierunek. No już tego akumulatora za dużo nie zostało. Myślałem o tym, żeby przepiąć się na 6S, ale wtedy dron byłby też ciężki. Czas lotu byłby dłuższy. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Bardzo ładnie się sprawuje i świetnie lata. Super. Mamy jeszcze chwilę. Dobra. Już zaczyna mi sygnalizować, że jest 14 voltów. Będziemy lądować. Szybkie sesje, 2,5 minuty, akumulator już jest do ładowania. Dobrze. Widzę, że dzisiaj bojował pan z kosą. Jej na pana, panie Rafale, ja kurwa ledwo żyję. Ja mówię, kto tutaj z tą kosą tak do, na mnie? Mój syn też, ten młodszy zajmował się, wie pan? Tak? No, okej, wszystko gra, sytuacja jest ogarnięta, jeżeli chodzi o kosę. Ten pan poszedł dalej na swoją łąkę.
powiedział, że mogę tu spokojnie latać. Jego syn też służy w wojsku i ma uprawnienia na drona, także pozdrawiamy syna. Słuchajcie, polatamy sobie jeszcze jeden akumulator, ale bardzo spokojnie, bo jak mocniej lecę, no to 2,5 minuty i niestety nie wystarcza. Ostatnio miałem bardzo dużo fajnych sesji, jestem mega zadowolony. Przyjechał do mnie Konrad z Gdańska i lataliśmy właściwie prawie 4 dni ze sobą w ramach warsztatów plenerowych. Organizuję jeszcze jedne warsztaty około 20 września. Zapisy są już otwarte, także zostawię Wam link tutaj albo w komentarzu, albo podpięty pod ten film w opisie. Myślę, że to jest fajna sprawa, dlatego że jak widać i kolory, i światło są rewelacyjne. Teraz polecimy sobie troszkę spokojnym gazem. Nie będę tak mocno szafował, ale postaram się tak polecieć a la cinematic, czyli spokojnym cruisingiem, delikatnym. Jeżeli chodzi o gaz, wykorzystam grawitację jak tylko mogę. No dobra, w każdym razie organizuję te warsztaty, jeszcze jedną edycję. Sporo latałem w tym miesiącu. Sierpień był bardzo aktywny, pomimo wysokich temperatur. I w Polsce i na Słowacji dużo ciekawych sesji. Sporo na YouTubie się też działo. Sesje na żywo są na bieżąco. Jestem ogólnie zadowolony. Wiadomo, że chciałoby się zawsze czegoś lepiej i więcej. Ale spokojnie, w międzyczasie też sporo prac przeprowadziłem, takich przy domu, dużo rzeczy robiłem, remontowych, także jestem mega zadowolony. Między innymi od 2 tygodni jestem całkiem off-grid, jeżeli chodzi o studio latającej kawki. Odłączyłem się od Taurona, właściwie to wyłączyłem Taurona, przynajmniej na ten czas, kiedy jeszcze mamy światło, mam magazyn energii 7 kWh, 4 panele na razie, po 400, także spoko. Myślę, że to na razie jest bardzo fajny powód do radości. Sporo rzeczy robiłem, sesje komercyjne, sesje dla siebie, YouTube i inne tematy. Spotykałem się też z ludźmi w ramach takich lotów. Wszystko wyglądało naprawdę bardzo aktywnie w tym czasie. Prawie codzienne loty odbywaliśmy w różnych ciekawych okolicznościach. Dobra. Polecimy sobie tu jeszcze niziutko, tak jak teraz. Zobaczymy, jak on jest zwrotny przy tym wietrze. Ładnie wchodzi. Dostałem też bardzo dużo współprac, ale te współprace stwierdziłem, że powinienem odpuszczać, ze względu na to, słuchajcie, że one są po pierwsze nieskalowalne i te produkty, które proponują firmy w zamian za filmy, pseudo recenzje, one są niesprzedawalne, tak? A jak sprzedawalne, to za jakieś grosze. Podróbka miniacza między innymi, podróbki gimbali, czy lepsze gimbale, akcesoria do plastikowe do GoPro, mikrofony, kamery, rowery czy rowerki non-stop mi się tutaj pojawiają, a do każdego mówię, że niestety, ale tak to nie działa, nie? Dron wygląda w tej konfiguracji z akumulatorem. Nie jest to największy akumulator, 1400, ale jest ok. Radio Tango 2 i to jest 2 Pro. I też to, co tutaj miałem, to są gogle DJI FPV V2 od razu z anteną. To jest patch antena z iFlighta, czyli Crystal Patch. Bardzo fajny zestaw. No i chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiejsza sesja taka spokojniejsza. Dron jest rozbrojony, ale mam tutaj zewnętrzny bazer, który nie pozwala go zgubić. Bo w momencie, kiedy bym wyczerpał akumulator albo wypiąłby się, to mam jeszcze bazer doklejony, który sygnalizuje mi cały czas jego pozycję. Także fajnie to wygląda. Nie używam tutaj GPS-u akurat, ale może powinienem. Natomiast on też nie służy mi do takich dłuższych lotów, tylko raczej tutaj w miarę blisko, tak jak dzisiaj lataliśmy. To jest tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Bardzo fajny czas. Zależało mi, żeby nagrać trochę tych kolorów dzisiaj i mam nadzieję, że ten materiał jest dobry jakościowo i że troszkę Was chociaż zmobilizowałem do podjęcia swoich lotów. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!